Jesteśmy w komplecie, zatem zaczynamy konferencję prasową pomocy GKS 1962 Jastrzębie KS Górnik Wesoła. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny gospodarzy 1-0. Witam serdecznie trenerów i kapitanów obu drużyn. Na początek oddaję głos kapitan drużyny Górnika Wesoła, pan Jacek Wójec. Proszę o komentarz do dzisiejszego meczu. Pierwszy mecz potoczyło się, jak się potoczyło. Mecz był zrównany z przewagą oczywiście gospodarzy w tym meczu. Mogło paść dużo bramek, mecz mógł się podobać, padła tylko jedna. Gratuluję oczywiście tutaj na wstępie rywalom 3 punktów. Sytuacja, jeżeli chodzi o czerwoną kartkę, no nieprzyjemna, bo takich sytuacji nie powinno dochodzić na boiska, gdzie wyzywa się zawodników od budasów, bombusów i tak dalej, bo to chyba nie o to chodzi w piłce nożnej, więc to jest na pewno przykre. No ale miejmy nadzieję, że kolejne mecze w naszym, waszym kraju będą lepsze, i będziemy dyskutowali. Dziękuję. Dziękuję. To co mam prośbę do Kamila Jadata, kapitana, może niekiedy słowo komentarz. Witam, na pewno mecz był to pierwszy w trzeciej lidze. Dla wielu z nas była to kilka niewiadoma, bo posiadamy młody zespół. Sami nie byliśmy pewni, jak się gra w trzeciej lidze, co możemy tutaj osiągnąć. No ale tak jak kolega powiedział, my dzisiaj wygraliśmy. Mieliśmy więcej szczęścia. Co mógł powiedzieć więcej? Tak jak powiedział też kolega, głupia czerwona kartka. Nic. Walczymy dalej w środę BKS. To wszystko. Czy mają panowie pytania do kapitanów? Jeżeli nie ma, to kapitanowie są wolni. Dziękuję bardzo. I teraz po komentarzu ze spotkania poprosimy trenera, bo proszę o to wyjaśnienie. Trener do Górnika Wesoła, pan Sebastian. Proszę bardzo, panie trenerze. Witam serdecznie. Już przedmówcy przekazali sytuację. Cóż, mecz potoczył się nie po naszej myśli, gdzie początek spotkania był w cudzysłowie w miarę wyrównany, potem pojawiły nam się niewymuszone błędy i z tego skorzystał GKS, strzeli na 1-0, to trzymał to do końca. No cóż, brakuje nam na pewno wykończenia tej ostatniej, że tak powiem, wisienki na torcie. Nad tym na pewno musimy pracować do następnego meczu, musimy się podbierać przede wszystkim personalnie, mówię, bo dzisiaj te czerwone kartki były zupełnie niepotrzebne, dużo zamieszania w tej chwili gdzieś tam się pojawia. Ale myślę, że to wszystko w tym tygodniu jednak uspokoimy. Przygotujemy się do następnego meczu z Ruszczańcem. Gratuluję trenerowi zwycięstwa. Życzę powodzenia w następnych spotkaniach. Dziękuję trenerowi. Gości, trener gospodarzy Grzegorz Kosik. Ja na wstępie chciałem podziękować przede wszystkim chłopakom, bo myślę, że włożyli w ten mecz sporo zdrowia, sporo serca i osiągnęli no, niezwykle cenny remis na debiut w trzeciej lidze. Tak jak wspomniał Kamil, mamy naprawdę młody zespół, który do tej piłki, można powiedzieć, się uczyć. Nie dość, że powiem, że mecz kończyło 5 młodzieżowców, także tutaj jest naprawdę jeszcze przed tymi chłopakami możliwość rozwoju. Tak jak tutaj powiedział trener Górnika, początek myślę, że wyszliśmy troszkę bojaźliwie. Od 20 minuty chyba zaczęliśmy grać tą piłkę, którą gdzieś tam preferujemy i tą, którą chcemy grać i stworzyło się kilka sytuacji, bo Wojtek Sanibosan miał, tego co dobrze pamiętam, 3-4 sytuacje. Cieszę się niezmiernie z tego zwycięstwa, bo ono na pewno tym chłopakom da wiarę w siebie, zbuduje nas zespół i mam nadzieję, że będziemy grać z meczu na mecz coraz lepiej. Dziękuję. Dziękuję trenerowi gospodarzy. Czy mają panowie jakieś pytania do trenerów? Do obu. Jedna rzecz, czy ci zawodnicy, którzy dzisiaj dostali od razu czerwone kartki, to będzie jakiś problem, żeby ich zastąpić w następnych meczach? Muszę się no, w naszym przypadku na pewno tak. Posiłek no, jest wiodącym zawodnikiem u nas, który to nie ma co ukrywać. Został wcześniej w pozycji, no nigdy się nie załapał gdzieś tam do wyższej ligi, ale pozostał z nami, więc na pewno. Nie wiem, jaka będzie sytuacja odnośnie Triama, my się do tego podzieliliśmy na 2 żółte. No cóż, mamy pierwsze kłoty za płoty, więc tydzień do tego, żeby to poskładać na tyle solidnie, żeby na czasie zrobić 3 punkty. Dziękuję. No, u nas na pewno się skomplikuje, bo Damian był podstawowym zawodnikiem i młodzieżowcem przede wszystkim, ale tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tych młodzieżowców kilku i myślę, że dzisiaj też zadań jako zmienić ten wiązek się i Tomek musiał i Dominik Sznenker, że my troszeczkę
troszkę nie mamy czasu, bo w środę gramy już z BKS-em, ale mam nadzieję, że lukę podanie uda się na tyle skutecznie uzupełnić, że będziemy w stanie osiągnąć dobry wynik. Dziękuję, że jeszcze mam jakieś pytanie do trenerów. Jeżeli nie ma pytań, serdecznie dziękuję panu, a panów zapraszam na kolejny mecz i kolejną konferencję połączą z LKS Mieczarnicy, który odbędzie się 6 sierpnia w środę.